serdecznie. Dobrze Was widzieć, ale również dobrze wiedzieć, że mamy tyle wspaniałych, wyjątkowych osób, instytucji, firm, które pomoc drugiemu człowiekowi nie jest obce. Cieszę się również, że spotykamy się właśnie w tym okresie. Dzień Wolontariusza przypada na początek grudnia, bo okres przedświąteczny jest, to Wasza praca w okresie przedświątecznym jest w wyjątkowy sposób zauważalna i wyjątkowy sposób potrzebny. Musimy wiedzieć, że tego typu inicjatywy jak Szlachetna Paczka, czy chociażby fantastyczne inicjatywy, które prowadzi Bank Żywności, mimo całej swojej doskonałości nie odbyły się bez Was. I za to my jako zarząd województwa, jako samorząd województwa, ale jestem przekonany, że mogę powiedzieć to w imieniu wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, jesteśmy Wam za to wdzięczni i pięknie Wam za to dziękujemy. Myślę, że przy dzisiejszym dniu warto też wspomnieć i odnieść się i złożyć życzenia nie tylko wolontariuszom, ale również wszystkim instytucjom, szkołom, organizacjom, firmom, które chociażby organizują wydarzenia charytatywne, pomagają ludziom, ale przede wszystkim edukują, jeśli chodzi o postawy społeczne. A przykład niedawny, przykry 14-latki dziewczynki z Andrychowa pokazuje, że jeszcze wiele nauki i edukacji przed nami. Szanowni Państwo, moi drodzy, zbliżają się święta, więc chciałbym Wam życzyć mnóstwo energii, przede wszystkim odpoczywajcie przez te kilka dni świątecznych, nabierajcie sił, bo te siły będą Wam potrzebne w przyszłym roku, przy kolejnych działaniach, a jestem przekonany, że razem z samorządem województwa zrobimy bardzo, bardzo dużo dla mieszkańców Warmii i Mazur. Dobrego dnia i do zobaczenia za chwilę. Proszę Państwa, oczywiście naszą galę poprowadzi pani Gabrysia Zimirowska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu Zębkowka, organizator również konkursu Park Wolontariatu. Także oddaję Tobie głos, Gabrysia. Tak, ale poprosimy na scenę pana marszałka, żeby pomógł nam wręczać dyplomy i nagrody. Panią przewodniczącą sejmiku województwa również poprosimy na scenę. Ja poproszę Laurę i Natalię, dwie panie, które na co dzień prowadzą Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. I kochani słów, dzisiaj możemy powiedzieć, że po raz 23 spotykamy się na gali wolontariatu, warmińsko-mazurskiej gali wolontariatu, podczas której będziemy chcieli nagrodzić, wszystkich nominowanych, wszystkich laureatów baru wolontariatu. Może będzie lepiej, jak będę mówiła z mikrofonu. Słuchajcie, w tym roku dostaliśmy 50 zgłoszeń z 50 organizacji, szkół, z 50 miejsc, które w sposób szczególny chciało wyróżnić, nagrodzić wolontariuszy działających na rzecz ich organizacji, ich instytucji. Będziemy mieli przyjemność zaprosić Was tutaj na scenę, pogratulować Wam tak naprawdę tego, że jesteście. To jest ten moment, kiedy, ja wiem, wszyscy mówimy o tym, że wolontariusze działają po cichu i że nie chcemy się pokazywać, chcemy po prostu zrobić dobrą robotę. Ale to dzięki temu, że możemy Was nagrodzić, że możemy Was pokazać, że możecie zostać nominowani, możemy puścić informacje w świat, że dobro wraca, że to działa, że Wy swoją wolontariatem stałym, często bardzo ciężką pracą, ale również akcyjnym, drobnymi akcjami, drobnymi rzeczami, pomocą sąsiadowi czy pomocą w lekcji młodszemu koledze, po prostu zmieniacie świat. Więc my Wam dziękujemy, gratulujemy i możemy Was tylko oklaskać Wasze działania dzisiaj, ale chcemy.
Sejmie niewielka ilość osób, ale chcemy, żeby ta informacja o waszej pracy, o pracy waszych przyjaciół, waszych znajomych i tych, o których nie wiemy tak naprawdę, że są, ale widzimy, że działają. Dla was wszystkich gratulacje od nas od Regionalnego Centrum Wolontariatu, od samorządu, z którym cudownie współpracujemy od tak wielu lat. I od nas wszystkich koordynatorów, od wszystkich zaangażowanych, bez których nie działoby się tak wiele dobrych rzeczy w naszym województwie, ale nie tylko, myślę, że i na świecie. Także pozwolę poprosić tutaj koleżanki o to, żeby rozpoczęło wyczytywanie. I słuchajcie, taka ważna informacja, jak otrzymacie już nagrodę, otrzymacie dyplom, żebyśmy tu wszyscy do wspólnego zdjęcia z panem marszałkiem i z panią, żebyśmy mogli zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Także ja dziękuję. Zapraszamy nominowaną Sandrę Sokołowską, zgłoszoną przez internat Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Brawa! Z
Zapraszam nominowaną Nikolę Malinowską, zgłoszoną przez Szkołę Podstawową nr 25 w Elblągu. Brawa. Zapraszamy nominowany harcerski krąg akademicki Luventis, zgłoszony przez chorągiew warmińsko-mazursko Związku Harcerstwa Polskiego im. Kowalda Wolsztyna. Zapraszamy nominowaną Halinę Szymańską, zgłoszoną przez Fundację dla Rodaka. Zapraszamy nominowany klub wolontariusza przy Bursie Szkolnej nr 2 w Elblągu, zgłoszony przez Bursę Szkolną nr 2 w Elblągu. Zapraszamy nominowaną Katarzynę Fatińską, zgłoszoną przez Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Ostródzie. Kolejną nominowaną jest Julia Korzeniewska. W imieniu Julii nagrodę odbierze przedstawiciel chówca ZKP Warmiński imienia Ryszarda Knosały w Olsztynie. Zapraszamy nominowaną Hannę Papińską, zgłoszoną przez Szkołę Podstawową nr 25 w Elblągu. Kolejną nominowaną jest Paulina Cierpka, zgłoszona przez Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Zapraszamy nominowane Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu, zgłoszone przez całą Szkołę Podstawową nr 25 w Elblągu. Zapraszamy nominowaną Magdalenę Bierońską, zgłoszoną przez Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Zapraszamy nominowaną Julię Koebel, zgłoszoną przez Szkołę Podstawową nr 25 w Elblągu. Gdzie jest Julia? Czy ktoś przyjdzie w imieniu Julii? Zapraszamy nominowaną Weronikę Tapalas, zgłoszoną przez Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do ważniejszej części. Zapraszamy laureatów, wolontariuszy z 18 zgłoszonych przez Szkołę Podstawową nr 18 w Elblągu. Brawa! Z
Zapraszamy laureatkę Irinę Sakalową, zgłoszoną przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Laureatów zapraszamy na scenę. Słuchajcie, teraz zrobimy chwileczkę przerwy, żeby zrobić zdjęcie pana marszałka z całą ekipą i przejdziemy do tej już części z laureatami, dobrze? Mamy to? Dziękujemy.